był sygnalizowany przez nas przynajmniej od maja dyrekcji, jak i panu staroście. Pismo stosowne skierowane otrzymała do wiadomości z nich Rada Powiatu. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy na nie żadnej odpowiedzi. Została również podjęta jakakolwiek próba poprawy zaistniałej sytuacji przez dyrekcję. Konsekwencją sygnalizowanych w powyższym piśmie problemów były trudności z zachowaniem ciągłości pracy oddziałów w miesiącach wakacyjnych, o czym wiedzieli dyrektor i starosta. Przez okres przynajmniej od maja do dziś nikt nie podjął z nami próby negocjacji. Na początku września zostaliśmy zaproszeni do gabinetu dyrektora, gdzie w obecności starosty i radcy prawnego pan dyrektor oznajmił nam o swojej decyzji dotyczącej podwyżki płac dla wszystkich lekarzy szpitalnych. Kolejno powiedział, że nie chce znać naszego zdania na ten temat i odniósł się też w żaden sposób do zgłaszanych przez nas problemów związanych z organizacją pracy. W kolejnych dniach otrzymaliśmy nowe propozycje umów, w których pojawił się również bulwersujący nas zapis o naszej bezwarunkowej dyspozycyjności oraz w pojedynczych przypadkach obniżenie wynagrodzenia za inne usługi medyczne. W związku z brakiem akceptacji tak sformułowanych umów dnia 13 i 22 września do sekretariatu dyrektora podjęły nasze wypowiedzenia. Od tego czasu przez kilka tygodni nikt nie podejmował z nami próby rozmowy. Z początkiem listopada, mimo jasno deklarowanego przez nas stanowiska, iż występujemy jako grupa z tymi samymi oczekiwaniami, wysiłki dyrekcji koncentrowały się na rozbiciu naszej solidarności, wzajemnym szkalowaniu, podawaniu nieprawdziwych informacji o nas, kłamstwach, bez próby podjęcia konstruktywnej dyskusji. Podejmowano również normalne próby rozmów indywidualnych, pomimo naszych wyraźnych sprzeciwów, wiadomo było, że akceptujemy tylko kontynuację pracy w pełnym czteroosobowym zespole. Na wyraźną prośbę koleżanki podczas jednego z wyżej wymienionych indywidualnych spotkań 17 listopada zostaliśmy zaproszeni przez pana dyrektora na rozmowę. Po przybyciu usłyszeliśmy, że nie ma nam nic do powiedzenia, co najwyżej może nas wysłuchać. W trakcie spędzonego w gabinecie dyrektora czasu nie odbyła się rozmowa, a jedynie pan dyrektor wysłuchał naszych postulatów dotyczących organizacji pracy, umów specjalizacyjnych, a także poinformowaliśmy go o naszej gotowości do rozmów i elastyczności dotyczącej warunków finansowych naszej dalszej pracy. Pan dyrektor nie odniósł się do nich w żaden sposób. Obiecał kontakt za 2-3 dni po skontaktowaniu się z Radą Powiatu. Do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Chcemy również poinformować, że w czasie, kiedy nie podejmowano próby konstruktywnej rozmowy z nami, w prasie ukazały się ogłoszenia o pracę na stanowiska zajmowane dotychczas przez nas, a dwie z nas otrzymały pismo wzywające nas do zwrotu kosztów kształcenia specjalizacyjnego wyliczone na 82 i 93 tysiące z groźbą wszczęcia postępowania windykacyjnego. Pomimo wybitnie represyjnego traktowania nas, zapewnialiśmy bezpieczne wygaszenie pracy oddziału. Jesteśmy oburzeni informacjami rozpowszechnianymi na Radzie Społecznej, ZOS i w mediach obwiniającymi nas w zawieszenie pracy oddziału. Większość z nas, 15 lat, czyli całą dotychczasową pracę zawodową, była związana z oddziałem wewnętrznym. Czuliśmy się za niego odpowiedzialni, zapewnialiśmy ciągłość pracy oddziału, głównie dzięki solidarnej pracy jako zespół, w sytuacjach losowych zastępując siebie nawzajem, zaniedbując niejednokrotnie rodzinę i zdrowie, spędzając tam niedzielę i święta, kształcając w sobie nieracjonalny dla wielu związek emocjonalny z miejscem pracy. Ubodła nas bardzo mocno informacja w mediach, iż by zapewnić ciągłość pracy, trzeba nas przekupić. Z całą pewnością są winni zaistniałej sytuacji, ale nie godzimy się, aby jakąkolwiek częścią tej winy obarczano nas. Bardzo dziękujemy panu przewodniczącej za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Mamy nadzieję, że informacje, które państwu przekazaliśmy, pozwolą lepiej zrozumieć zaistniałą sytuację i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan przewodniczący. Szanowni państwo, w kwestii uzupełnienia tylko albo zweryfikowania jednej z informacji, która tutaj padła, o 4 milionach. Jaką kwotę usłyszałem? Zupełnie też 4 miliony, parę lat. Niektórzy policzą pamięci, inni wyciągną kalkulatory. Licząc już nawet te kwoty, o których mówił pan dyrektor, tak? 90 zł za godzinę. 4 razy 90, proszę przemnożyć to 150 kilka godzin w miesiącu, razy 11, bo my pracujemy 11 miesięcy, nie 12. Rząd jakości zmniejszyć. Dziękuję.
czasu nie ma. My jako rada wiedzieliśmy, że są prowadzone rozmowy. Tutaj pan starosta, który stoi na czele, jest przewodniczącym zarządu powiatu, prowadził te rozmowy z panem dyrektorem. Wiedzieliśmy, że sytuacja jest niepokojąca, ale szczerze mówiąc, ten bunt, który na nas spadł przed okresem Bożego Narodzenia, był miażdżący. Ta sytuacja jest bardzo poważna. Jest to naprawdę bardzo poważna sytuacja. I my jako ten można powiedzieć, organ czy podmiot tworzący, bo nomenklatura to nam się zmienia w związku z ustawą, bo dzisiaj czytaliśmy ten długi statut. Ja oddaję teraz głos Wysokiej Radzie w tej sprawie. Usłyszeliśmy relacje dwóch stron pewnego sporu, pewnego konfliktu, w wyniku którego no i mamy na dzień dzisiejszy, tam jest jakaś data, 5 stycznia, bodajże NFZ zawieszenie. Tak jak pani ordynator stwierdziła, że no jest to zagrożenie, żeby z jednym lekarzem prowadzić oddział wewnętrzny w mieście powiatowym Oleśnie, szpitalu, który no, sama budowa tego szpitala jeszcze, pamiętam, świętej pamięci, wtedy była powiatowa rada budowy, pan Mojko odgonił się. Ile ten człowiek wysiłku włożył w to, żeby naszli na głos. Jeżeli ktoś Wysokiej Rady chciałby zadać, to jest to bardzo dobrze. Pozwolisz, pan radny, że najpierw damy tutaj przemówić panu przewodniczącemu komisji. Proszę państwo, ja. Czy istnieje szansa, jeżeli byłaby możliwość porozumienia się państwa powrotu? Ja odpowiem za siebie. Ja jestem tylko emerytalną. I ja najprawdopodobniej podejdę na emeryturę. To już jest postanowione. Także nie proszę do tego zespołu żniwić. Ja nie toczę 7 stycznia, jeśli oddział nie ruszy, a nawet jeśli to jest szybko, ja odchodzę na to. Czyli jeżeli mogę jeszcze tutaj zanim udzielę głosu, czyli z jednej strony akces państwa, tutaj jest też i w tą stronę, żeby Rada Powiatu miała szerszy ogląd na tą sprawę, tak? Tak. Dziękuję. Jeśli można jeszcze... Proszę bardzo. Przepraszam. Cała ta sytuacja kosztuje nas wiele emocji, które już te moje koleżanki i ja zwalczaliśmy. Bardzo dziękujemy Państwu, którzy byli gotowi wysłuchać nas wcześniej i teraz. Natomiast postanowiliśmy, że zostawimy nam tutaj trochę spokoju. Bez naszego towarzystwa, bez naszej obecności, żebyście mogli sprawę omówić, znając już trochę lepiej być może sytuację, a przynajmniej mając perspektywę szerszą, zarówno na wydarzenia przedstawione przez dyrekcję, przez pana starostę, jak i przez nas. Życzymy państwu owocnych obrad. Gdybyście państwo w jakikolwiek sposób chcieli się dowiedzieć czegoś więcej. Możemy powiedzieć, że pan Janusz Ojczyszyn jest bardzo zorientowany w całej sytuacji. Uzyskał od nas mnóstwo informacji, których szanowni państwo czasem chcieliśmy tutaj dzisiaj przedstawiać, a które w znakomity sposób wzbogacają całą tą historię związaną z ostatnimi miesiącami. Myślę, że możemy poprosić pana radnego Wojciszyna, gdyby były jakieś dodatkowe pytania. Wierzę, że będzie potrafił na nie odpowiedzieć. Gdyby po zakończeniu rady, ktokolwiek z pań czy z panem. Pozwoli się, że ja bym chciał jeszcze zachować, że jesteśmy do was się skierować. Pozwolicie? Bo chciałbym naprawdę posłuchać, a potem jeszcze państwo pozwolić, że zrobimy was. Ponieważ pan oddział jest mi bardzo znany i widzę, że wam się bardzo spieszy i zacznę moją rozmowę od tego, że chciałbym wam podziękować. Jestem przykładem to, że to funkcjonuje, bo wkładam się duży do mojego zdrowia. I teraz wracając do sytuacji takiej patowej teraz, która tu zaistniała dzisiaj i myśmy się spotkali, to chciałbym być takim, no jakby troszeczkę strażakiem, chciałbym jakby ugasić troszeczkę tą
atmosfery. Jeżeli chodzi o stanowisko dyrektora i wasza pracę, można porównując, nie wiem, do zakładu, bo pan dyrektor i szpital jest rozliczany, tak jakby była firma, ma zyski, straty, ma dwa potencjały, potencjał sprzętowy, potencjał ludzki. I bez tych dwóch potencjałów nie można funkcjonować. My uważam, od początku jestem w Radzie i od początku pamiętam zmianę dyrektora wcześniej i później, jak tak nazwisko powiem, teraz jest pan dyrektor Kowalka. Znam te wszystkie sprawy od podstaw, jak dyrektor, jak musiał mnie narzekać. Spłynęły na was, na nas sytuacja, można powiedzieć, krajowa, rządowa i my mamy teraz to rozstrzygnąć. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, te 5 tysięcy brutto, jak ja sobie tu przeliczyłem, to tak gdzieś wychodzi stawka robotnika, którego ja po prostu zatrudniam, takiego, który bez wykształcenia, bez jakichś tam szkoleń, odpowiedzialności, co mu pokażę, to robi. A wy musicie podejmować po prostu jeszcze decyzję. Pan dyrektor wcześniej zastosował tą metodę, co każdy przedsiębiorca też stosuje, żeby zatrudniać nam nowe zlecenie na kontrakty, żeby uniknąć te wszystkie osłony, opłaty, które idą po prostu w to wynagrodzenie albo w cenę tej usługi. I patrząc teraz, że znowu ustawa wyszła i przepis zmusza, żeby byliście zatrudnieni na umowę o pracę, wiadomo o tym, że 48% ja sobie tak odliczam od tej stawki 5 tysięcy, to wiemy, że to są sprawy groszowe, choćby nie wiadomo, jak to sobie to policzy. I ta stawka, która tu jest podawana 90 czy 60 złotych, tak jak tutaj dyrektor mówił, to było z kontraktu, to każdy z nas tutaj na pewno umie to obliczyć, żebyście ponosili te pozostałe kwoty i też wam to wychodziło może gdzieś po 30 zł, jakbym to tak przeliczył, to może by tak matematycznie szczegółach by tak to wyglądało. No i teraz mamy od góry narzucony pewien system, od góry mamy narzucone i teraz tak, co nam da, gdy my po prostu dyrektora zmienimy? Do tego czasu myślę, że powiat i tutaj każdy z nas chciał pomóc lekarzowi, żeby ten sprzęt miał w ten i umiał dobrze, jakby powiedzieć, leczyć, bo wiadomo, że są sprzęty specjalistyczne i gdyby tych sprzętów nie było, to też by, jakby można powiedzieć, rękami byście tego po prostu nie zrobili chęciami, bo musi też być i sprzęt. Jest sytuacja bardzo poważna. Ja powiem, tak jak tutaj pan doktor Mielczarek powiedział, daje nam czas do przemyślenia. Na pewno nikt nie będzie dyskutował negatywnie, lecz pozytywnie i optymistycznie, żeby ten oddział wrócić do działalności, bo oddział wewnętrzny to jest ten pierwszy, który ja przeszedłem, gdzie później wiedziałem, że muszę iść na oddział wyżej, na specjalistyczne szpitale i tak dalej. Ale od was się to zaczynało i u was mieliśmy tomograf, mieliśmy, myślę, że z tym tomografem tam pan dyrektor się jakoś pora, bo też był problem, też kosztuje bardzo dużo i też jest przestarzały. Znacie problem, bo ja odczułem to też na sobie, gdy byłem na badaniach. Także z tego miejsca, tutaj akurat w tej Radzie naszej, tutaj chciałbym wam podziękować i jeszcze raz wrócę. Dzięki wam funkcjonuje. Dziękuję bardzo za tę naprawdę dużo przybyła, ale Lukę Świt. Państwo jednak konsekwentnie widzę, chcą opuścić naszą sesję. Ja ponawiam tutaj jeszcze też, chyba tutaj pan przewodniczący Komisji Zdrowia wyraził takie pewne zapytanie, czy nie można tutaj jeszcze
bardzo dobrych opinii tutaj ze strony chociażby teraz pana radnego, który tutaj ten swój wyrzut taki osobisty, ale jednak związany z oddziałem wyraźnie. Pan minister godzin pracy miesięcznej, to stawka, której nie
zejść po dyżurze, a mówię o pracę, to musi mieć jedna sobie zimną przerwę. Jeśli ja słyszę więcej niż 4 dyżury temu lekarzowi na umowie o pracę, to następne godziny, częściowe godziny, nie wszystkie, częściowe godziny ma ściągane ze swojego z dyżuru. Bo musi uzupełnić czas pracy. Czyli ja mówię, na przykład ma w miesiącu w marcu 167 godzin pracy normalnej, to wtedy, jeśli nie zrobi tego, bo schodzi po dyżurze i następny dzień jest nieobecny w pracy, ma to ściągane ze stawki dyżuru, czyli z jego dodatkowej pracy. Bo dyżur to jest dodatkowa praca nasza. Każdy wie, że to mówi o trzeciej do domu, a my zostajemy na dyżurze. Trzeba mieć tę świadomość. To nie jest tak. My rozumiemy, wybraliśmy ten zawód, rozumiemy, że musimy zabezpieczyć ciągłość oddziału 24 godziny. Ale też chcemy za tą ciągłość oddziału zabezpieczyć jakieś wynagrodzenie. Po to wszystko się, po to całe ta praca. Jeżeli jeszcze tak, proszę, ale moglibyście zostać. Nie zastosowałem. Mówi się, że oczy przez czasie wynika z tego, że jakby norma czasu pracy lekarza to 48 godzin tygodniowo. Tak. Dla kontraktu przy lekarzy jest to podobne. Nie, to się mówi o lekarzu na umowie o pracy. Lekarz kontraktowy jest lekarzem, który pracuje 200 godzin, 300 godzin miesięcznie. To nie bierze się z 48-godzinnego dnia pracy, tygodnia pracy. To jest lekarz kontraktowy, teoretycznie nie ma obowiązku zejścia po dyżurze. Dlatego lekarze kontraktowi pracują od rana do wieczora, od wieczora do rana. Lekarz po umowie o pracy ma zagwarantowane, że on musi po swoim dyżurze mieć 11 godzin odpoczynek, czyli musi zejść z dyżuru. Musi zejść, nie świadczy w tym, nie pracuje w tym oddziale. Łatwo to policzyć. 48 godzin. Możemy zrobić tak. Ja jako koordynator powiem, że tak. Pani doktor, ma pani 24 godziny, 2 dyżury w tygodniu. No to kto będzie pracował, jak pani doktor weźmie 24 godziny w tygodniu, 48 godzin w tygodniu dyżury, czyli weźmie 2 dyżury, które są 24 godziny, czy będzie 2 dyżury pracowała w tygodniu? Kto będzie pracował następne 3 dni w tygodniu, już pomijając sobie tej niedzielę, bo to jest zakaz dyżury? Pani doktor następna weźmie następne 2 dni, praktycznie ci lekarze wypełnili swoje godziny. Ale nie ma ich fizycznej pracy, bo oni zrobili dyżur, poszli do domu. Godziny wypełnili. Czy jest właśnie sporo takich niuansów, które podejrzewam do roku, które też nie rozumiem, tam też przyznaję się do tego, dzięki się bardziej się wypełnili. Zabij oświatowy już też. Myślę, że kiedy będę dopytał. Natomiast myślę, że tutaj odnośnie tego organu prowadzącego, czy samorzycielskiego, który był, drodzy Państwo, to też z tego, co się mówi, to też nie jest tak do końca, że my możemy wspierać wydatki bieżące. Z tego, co kojarzę zapisy ustawy o podmiotach realizujących działalność publiczną, jest podjęcie decyzji jakieś tam o ewentualnych wystąpieniu straty. Co z tym fantem zrobić? To mamy bodajże 6 miesięcy i później ewentualne uzupełnienie tego pokrycia tej straty w ciągu 12 miesięcy, przyjęcia statutu pewnych rzeczy nadzorczych, ale bezpośrednio z Państwem tutaj jako stroną jest pracodawca uczestnictwa. I tu nasza rola mediacyjna będzie to może mediacyjna jakakolwiek ta. Natomiast decyzyjna, raczej tutaj nie widzę, żeby radny powiatu mógł podejmować decyzje dotyczące wysokości wynagrodzeń czy takich rzeczy. Tutaj, no, troszkę żebyśmy się rozeszli też. Szanowni Państwo, koleżanka tutaj przytoczyła Państwu najistotniejsze naszym zdaniem fakty z ostatnich miesięcy. Niemniej jednak wydawało nam się, że dobitnie podkreśliliśmy pewne rzeczy, ale z tej dyskusji mam wrażenie, że nie do końca, być może każdy z Państwa usłyszał to tak, jaka była nasza intencja. Pozwolę sobie krótko podsumować. Szanowni Państwo, całość tej krótkiej, długiej, kilkumiesięcznej historii zgłaszaliśmy postulaty organizacyjne. Postulat finansowy, który zgłosiliśmy, jest, my się go nie wstydzimy. Uważamy, że takie są realne stawki, które winny być płacone lekarzom z takim doświadczeniem i biorącym na siebie taką odpowiedzialność, jak my. Ale postulat finansowy zawsze u nas był na ostatnim miejscu, proszę Państwa. Na ostatnim. Nikt z nas nie przychodził, nie próbował rozmawiać, mówiąc, dzień dobry, chcę zarabiać tyle i tyle. Postulat finansowy i finanse
są tutaj te językiem uwagi. Nie wina, oczywiście, ale naszym przekazaniem jest to, żebyście Państwo zrozumieli, że postulat finansowy był u nas kolejnym, ostatnim punktem ewentualnych rozmów i negocjacji. Na żadne pozostałe punkty, postulaty, oczekiwania, które zgłaszaliśmy, przez ten cały czas nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. A one są dla nas równie ważne, a biorąc pod uwagę nasze przywiązanie do pracy, nasz związek, co dzieje, nawet ważniejszy, proszę Was. Podawanie tych olbrzymich kwot pieniędzy, wyliczenia, to jest rola osób tutaj zarządzających pieniędzmi i uzupełniających je ani takich prac, żeby mówić, czy to jest dużo, czy mało, ani takich, skąd wziąć te pieniądze, ani komu zabrać, czy komu jeszcze dać. My cały czas od początku mówimy o naszej czwórce. I te wyliczenia, które proponowałem Państwu wykonać, dotyczą czterech osób, bo my nie jesteśmy związkiem zawodowym wszystkich pracowników szpitala, nie jesteśmy reprezentantami całego środowiska lekarskiego. Tylko rozmawialiśmy w takim roku, jakie tutaj osobie nasze cztery osoby macie przed sobą. I bardzo proszę, żeby w ciągu dalszych rozmów mieć to na uwadze. Czy to są kwoty dla Państwa duże czy małe, czy za duże, czy jest skądś, czyli my się nie obrażamy, jeżeli nie ma takiej możliwości i byłby to moment ewentualnych negocjacji, które by pozwoliły wszystko rozwiązać. Ale do tego punktu nigdy nie doszliśmy. Nigdy nie doszliśmy do tego punktu, proszę Państwa. Więc kończąc już, szanując Państwa czas, proszę rozmawiać o pieniądzach jak najbardziej. My jesteśmy dorosłymi ludźmi, my złożyliśmy wypowiedzenia. Jeżeli nie ma możliwości, żeby z nami rozmawiać, czy nie ma woli, czy strategia jest inna, w porządku, nikt na nikogo się nie obraża, dziękujemy. Jest nam szkoda, tutaj jesteśmy i byliśmy związani z tym odcinkiem, ale rzeczywiście byli dalej ważne sprawy poza panią doktor jedną drugą czyną, są stąd, że się uważa, że mamy taką świadomość. Natomiast przyszliśmy do tego, obróżnili nas informacje, które są Państwu przekazywane. Powodem całej tej sytuacji były nasze legalne oczekiwania finansowe i absolutny brak możliwości porozumienia i jakaś sztywność. My tą elastyczność deklarowaliśmy, na wtedy nie chcieliśmy odsyłać. My chcieliśmy rozmawiać, byliśmy gotowi na wiele naszych wariantów, naprawdę, jeżeli chodzi o tam ostatni punkt, tylko nigdy do tego punktu rozmów nie doszło tak naprawdę. I to już chyba wszystko, co chcieliśmy Państwu powiedzieć. Jeszcze raz bardzo dziękuję za poświęcony czas, za zaproszenie. Grudnia o tym, że jest problem. Na pytanie, czy rzeczywiście jest to tylko problem finansowy, tak naprawdę pan dyrektor stwierdził, że tak. Jak spytałem, czy są protokoły z negocjacji jakichkolwiek z Państwem, odpowiedziałem tylko, że są jakieś notatki. Ja tylko nie chciałbym przedłużać. Nikt z nas żadnego protokołu.